Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Anna Budzałek i jestem kustoszem w dziale Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie. Mam niewątpliwie ogromną przyjemność dzisiaj Państwu opowiedzieć o śmietance. Co to będzie za śmietanka? Mam nadzieję, że w toku dzisiejszego spotkania to się okaże. A pretekstem do dzisiejszego spotkania z Państwem jest nowo otwarta ponownie, chociaż nie nowa Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Dedykowana XX i XXI wiekowi, w tym ja jestem jednym z kuratorów i zapraszam do sal, gdzie prezentuję polskie życie artystyczne po 1945 roku a dokładnie malarstwo z tego okresu, gdyż tą działką polskiego malarstwa właśnie powojennego mam wielką radość zajmować się w muzeum na co dzień. Proszę Państwa, potraktowałam to dzisiejsze spotkanie właśnie jako pretek, dlatego że galeria, na którą cały czas serdecznie zapraszam, jest taką nową odsłoną i była dla nas kuratorów poszczególnych sal możliwością trochę zmiany akcentów. I ja w swojej części dedykowanej malarstwu powojennemu właśnie rozmieściłam różne akcenty dedykowane polskiemu malarstwu powojennemu. I też w tej sali będą mogli Państwo zobaczyć obrazy, które między innymi dzisiaj będę podczas wykładu Państwu pokazywać. Mianowicie wiosną 1977 roku na warszawskim MDM-ie, czyli Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, zebrała się grupa artystów, która pokazała trzy wystawy. Blok Wyspy, Ogród Poznania i Śmietanka Właśnie. Tymi artystami byli Andrzej Bieńkowski, Andrzej Bielawski, Jan Dobkowski, Łukasz Korolkiewicz i jedyna w tym gronie kobieta Ewa Kuryluk. Co to była ta śmietanka? Stąd też tytuł towarzyska. No, nawiązując do samej istoty słowa, najczęściej śmietanką określa się najbardziej wartościową część jakiejś grupy ludzi, elita, wyborowe towarzystwo. I śmiem twierdzić, że tak też przewrotnie nazywa, nazywali siebie ci młodzi wówczas twórcy. Wspomniani przede mnie. Bielawski, Bieńkowski, Dobkowski Korolkiewicz i Kuryluk, zaprezentowali właśnie swoją, swoje prace, w sumie prawie że młodzieńcze, na tejże wystawie. Urodzeni w latach 40. skłonni do wypowiedzi w tradycyjnych poetykach, głównie malarze, zebrali się, by wspólnie pokazać swoje najnowsze dzieła. Warto przypomnieć, że były to czasy dla sztuki ciężkie, jeżeli chodzi o malarstwo. Były to czasy nowych mediów, refleksji konceptualnej, fotografii, zapisów wideo, trudnych dla malarstwa. Po wadze naukowego dyskursu, pisanych tekstów i manifestów, ta piątka przeciwstawiła kolorowe, przedstawiające obrazy. Były też prace na papierze, rysunki i grafiki. I zadziwiające gabloty. Dzieła sztuki z perspektywy ówczesnych znaczących i miejsc całkowicie bez znaczenia, bo któż by się zajmował w czasach sztuki po filozofii takimi kolorowymi obrazkami. I w dodatku ta dziwna nazwa śmietanka z kogo oni drwią, z tych, którzy przyszli na wystawę, czy wyśmiewają samych siebie? Gest niemalże obrazobójczy. Na pierwszym slajdzie Państwo mogą zobaczyć zdjęcie śmietanki w całej okazałości. Wszyscy artyści, cztery mężczyźni i jedna artystka. Wystawa została powtórzona w Sopolskiej Galerii Sztuki w 2008 roku przez mierzącego wspaniałego kustosza i kuratora Włodzieżmierza Nowaczyka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pozwolą Państwo, nim wejdziemy już dokładnie w, w historię naszych bohaterów, bo zależy mi bardzo, aby te postaci przybliżyć. Tym bardziej, że obrazy niektórych artystów tutaj przedstawianych będą Państwo właśnie mogli zobaczyć w Galerii Sztuki Polskiej naszego muzeum. Co się działo w tym 1977 roku? W trakcie, w trakcie trwania śmietanki w Galerii. Marszałkowskiego Centrum Sztuki. W reprezentacyjnym salonie BWA, Biura Wystaw Artystycznych w Zachęcie, miała miejsce ekspozycja zatytułowana 30 Zwycięskich Lat, z jakże ważnym i wdzięcznym pod tytułem Międzynarodowa Wystawa Sztuki. Tam jednak nie tłoczyła się publiczność. Publiczność w 1977 roku w tym czasie właśnie interesował film, który z trudem torował sobie drogę do kin. Wstrzymywany po cięciach cenzury, prezentowany bez plakatów, najczęściej jako salon zamknięty. Ten film to człowiek z marmuru. Podobnego losu doświadczył spektakl teatru ósmego dnia Przecena dla wszystkich, bo negatywny bohaterem tamtych lat Stała się cenzura, wszechobecna, a zarazem z wielką konsekwencją kwestionowana. Jej wnikliwe spojrzenie, obejmujące wszelkie teksty, spektakle teatralne i filmy, nie ominęły również naszych bohaterów, naszej śmietanki. Cenzura tym razem pojawiła się na wystawie w formie cenzury obyczajowej. Niemniej czujnie zakwestionowała właśnie wymowę kilku prac. Zdjęto gabloty Bielawskiego i kilka prac Dobkowskiego. Z jej poczynaniami miała również do czynienia Ewa Kuryluk, zmuszona do przewieszenia swoich prac opowiadających o miłości. Co w tym czasie działo się w Europie? Pod koniec stycznia tego roku 1977 otwarte zostało w Paryżu Saint-Pompidou. Niezwykła, wywołująca kontrowersje, swym kształtem architektoniczna budowla. Mieszczące się tam Muzeum Sztuki Współczesnej jako pierwszą wystawę zaprezentowało dzieła Marcela Duchampa. Druga ekspozycja, myślę, że niezwykle ciekawa, to Paris, Paryż, Nowy Jork. Była zderzeniem dorobku tych dwóch światowych stolic sztuki XX wieku. W Kassel w zachodniej części Niemiec odbywała się już szósta edycja dokumentów. Następował czas ogromnych przewartościowań, bo za chwilę mamy lata 80., stan wojenny. O tym też na dzisiejszym spotkaniu będę chciała opowiedzieć. Ale zacznijmy od naszych bohaterów. Chciałam Państwu przybliżyć członków śmietanki artystycznej elity. Pierwszy to Andrzej Bielawski, urodzony w 1949 roku w miłosnej koło Warszawy. Artyści wszyscy chcą powiedzieć, że żyją, tworzą, są bardzo kreatywni. To grafik, rysownik, malarz, zajmujący się również fotografią. W 1967 roku studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bo nie jest tajemnicą, że dzisiejsi bohaterowie to absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prac studentów tamtejszej stołecznej uczelni nie prezentujemy w naszej galerii zbyt wielu, tym bardziej wydaje się być to ciekawym taka reprezentacja. W latach 80. z początkiem, 82-83, artysta pracował jako asystent na wydziale malarstwa w swojej uczelni, a obronił się jako grafik, grafik warsztatowy profesora Andrzeja Rudzińskiego. Prowadzi swoją żoną fundację Atelier w Warszawie, tam też mieszka i działa. To właśnie na studiach zaprzyjaźnił się z malarzem Andrzejem Minkowskim, Łukaszem Korolkiewiczem i Tomaszem Cicierskim. I to on właśnie też z Ewą Kuryluk i Janem Dobkowskim Założyli, trudno to powiedzieć, bo nigdy nie usłyszałam od, zwłaszcza od Ewy Kurylu, z której miałam wielką radość i przyjemność robić wystawę kilka lat temu w naszym muzeum, że to była formacja, że tak powiem, ukonstytuowana. Nie, to była luźna grupa towarzyska, która na czas kilku wystaw po prostu się zawiązała. Proszę Państwa, wszystkie slajdy, które będą Państwo mieli okazję zobaczyć, prezentując poszczególnych artystów i ich obrazy, pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Na to też chciałam zwrócić uwagę, że, że to są prace będące naszą własnością. Co wyróżnia Andrzeja Bielaskiego i co mogło spowodować, że cenzura obyczajowa zainteresowała się? Tym twórcom i tym, co pokazuje na słynnej już wystawie. Wyróżniającą się cechą prac tego artysty są kreowane przez niego tak zwane przestrzenie niedyskretne. Wizualizacją tych jego artystycznych idei są bez wątpienia powstające od 75 roku tak zwane gabloty. W odróżnieniu od gablot muzealnych. Te gabloty artysty są wypełnione ukrytymi za refleksyjną szybą resztkami, strzępami, szmatami, czasami zasuszonymi liśćmi, piórami czy sznurkiem. Często transparentne szkło zostaje zastąpione pozostałością lustra, co jeszcze bardziej wpisuje gabloty w wizualne otoczenie, w jakim zostały umieszczone. Znana historyczka sztuki, Maria Poprzęcka, tak skomentowała, ujęła, zdefiniowała te gabloty. Szkło odbija się, lecz zarazem pozwala naszemu wzrokowi przeniknąć w głąb, ku ukrytej na dnie gabloty surowej materii. Natomiast nieprzezroczyste, lustrzane plamy nie tylko swym blaskiem kontrastują z mroczną głębią gabloty, ale z nią konkurują. Konkurują, bo przecież chwytają strzępki otaczającej nas rzeczywistości. To jest jedna z tych gablot trochę z późniejszego okresu, i rzeczywiście, jakby jest próbą zamknięcia w niej skrawków podniesionych, z, idąc, artysty przez ulicę. Skrawków, które próbuje zapamiętać, nadać im zupełnie nowe artystyczne znaczenie. W ten sposób, Chciałby się powiedzieć, artysta stawia też pytanie o relacje między sztuką, a rzeczywistością. Pod koniec lat 70. w pracach Bielaskiego pojawiają się układy geometrycznej siatki, sieci, układy kwadratowych płyt chodnikowych. Motyw obecny po dziś dzień w twórczości graficznej artysty. Ale ja chciałam zwrócić uwagę na Praca, która jest również w naszej kolekcji, pojawia się nowy, nowy wątek. W latach z początkiem lat 80., 83-85, powstaje seria krzyży, szczególnie bliska atmosferze właśnie sztuki lat 80., oraz nurtowi wystaw przykościelnych, w których artysta również uczestniczy i bardzo czynnie brał udział. Pierwszy obraz serii to właśnie cień. On też trafił do Muzeum Narodowego w Krakowie. Motyw krzyża jednak nie budzi dokładnie tylko i jednoznacznych chrześcijańskich konotacji. Obraz krzyża artysta przetwarzał tak długo, aż, ówczes, aż ten szczególny znak z ikonografii chrześcijańskiej czy konstruktywizmu rosyjskiego przestał sprawiać wrażenie oczywistego i jednoznacznego cytatu. Obraz cień. To w warstwie przedstawieniowej, tylko cień ramy okiennej na szarawym murze czy trotuarze. W warstwie aluzyjnej i metaforycznej to krzyż, znak nastrojów i żałoby czasów stanu wojennego. Monumentalność i prostota, czystość pomysłu oraz wys wysmakowana estetyka czynią jednak to dzieło na swój sposób uniwersalnym. To zaś pozwala mu nawiązać łączność z polską sztuką i historią XIX wieku czy czasów niemieckiej okupacji, kiedy to krzyż stał się znakiem ciężko doświadczonego narodu. W sensie formalnym, obraz Bielaskiego, artysty związanego, jak już wspomniałam, w latach 70. z nową figuracją, ale też z tą kulturą wystaw przykościelnych. Wykorzystuje charakterystyczny dla malarstwa tego właśnie nurtu, nowej figuracji, motyw ukazywania fragmentów rzeczywistości w jej lustrzanych odbiciach, refleksach i cieniach. W przypadku omawianego obrazu, Fantom Krzyża stanowi element niedopowiedzenia, tajemnicy czy wręcz istoty wiary. Cień z pierwszym obrazem z tej serii, którą, którą e, przepraszam, Andrzej Bilawski tworzył, jak wspomniałam, w latach 83-1985. Trochę więcej groteski, surrealizmu i wieloznaczności pojawia się w twórczości Andrzeja Bieńkowskiego, artysty urodzonego w 1946 roku. Andrzej Bieńkowski daje się poznać nie tylko jako artysta, ale też jako wybitny etnograf. Skończył również Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni Jana Cybisa, co nie jest bez znaczenia, bo ci młodzi artyści stają w dużej kontrze do tradycji kapistowskiej, która bardzo silnie była na Akademiach Sztuk Pięknych w całej Polsce, powojennej Polsce. Studiował również na wydziale grafiki. Dyplom uzyskał w 1971 roku. Od 1980 roku pracuje na wydziale wzornictwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jako wykładowca. W 1980 roku rozpoczął badania etnograficzne i tworzy projekt pod tytułem Muzyka odnaleziona. Interesuje go wieś ze swoimi problemami, a przede wszystkim muzyka, los i kondycja. Wiejskich grajków, muzyków. Poszukuje instrumentów, odnawia je, rekonstruuje dawne kapele wiejskie. Ale ja chcę Państwu zwrócić uwagę na dwa obrazy, które mamy w kolekcji muzeum. Pierwsza to rozmowa kontrolowana. Ja obie prace, które tutaj Państwo mogą zobaczyć, prezentowałam na bardzo kameralnej wystawie pod tytułem Porozmawiajmy o tym, jak artysta. Na różny sposób próbuje pokazać rozmowę. Rozmowa kontrolowana z cyklu stanu wojennego z 1982 roku pokazuje, jak można w cudzysłowie oczywiście rozmawiać. Objawia się tu cała groteskowość rzeczywistości tamtych lat. Jak mówić do siebie, wiedząc, że to, co się mówi, podlega kontroli, wiedząc, że jest się podsłuchiwanym, że nie można być szczerym. Że taka rozmowa musi, jeżeli chcemy spróbować coś powiedzieć autentycznie i szczerze, musi zostać zakodowana, aby podsłuchujący nie rozszyfrował jej istoty. Bohaterowie obrazu, jak Państwo widzą, są agresywni, nieprzyjemni czy złowieszczy, mocno skarykaturyzowani. Widać tu dosadnie, jak władza w cudzysłowie znów słucha obywateli. Chce mieć wiedzę o tym, o czym rozmawiają, wręcz myślą, czy marzą, ale sama nie chcę z nimi rozmawiać. Chcę tylko sprawować kontrolę nad tym, co ludzie mówią. Kolejna praca, już bardzo bezpośrednio, odnosi się do do rzeczywistości, w której artysta wtedy y, żył. Y, powiem Państwu, jako ciekawostkę, do karty, która opisuje ten obraz masakra w Lubinie dołączone jest zdjęcie z gazety. Zdjęcie, które posłużyło samemu artyście do wykonania tej pracy. Bardzo dramatyczny y, moment, kiedy grupa ludzi biegnie. Wydaje się, że już z ludzkimi zwłokami. E, postać na pierwszym planie jest już całkowicie groteskowa i odrealniona, kiedy jeszcze w pozostałych postaciach rozpoznajemy realnych, żywych ludzi. Ta postać pierwsza widać ma jeszcze migocze w dłoni biało-czerwona flaga, a druga dłoń wydaje się trzymać pokrwawioną szmatkę. Praca jest o tyle ciekawa, proszę Państwa, że poza warstwą czysto malarską jest po prostu wypiaskowana, mówiąc kolokwialnie, jest chropowata. Jest rzeczywiście bardzo ciekawie pod względem konstrukcji użycia materiału, niezwykle przejmująca, bardzo dramatyczna, bardzo silnie odnosząca się. Do, do rzeczywistości tamtych lat i ukazująca też bardzo mocne zaangażowanie artystów w sprawy społeczne i odnoszenie się do tychże spraw. Ja pozwolę tutaj jeszcze włączyć informację, że to, ta praca tyczy się bezpośrednio właśnie e, tym, co wydarzyło się w Lubinie, w Zagłębiu Miedziowym, kiedy to funkcjonariusze SB zastrzelili trzy osoby, a wiele zostało rannych. Ale żeby zejść z tej poważnego tonu, chociaż to rzeczywiście sztuka teraz bardzo silnie przesiąknięta jest mm, sprawami społeczno-politycznymi, pozwolą Państwu przedstawić kolejnego przedstawiciela śmietanki, czyli elity. E, Jan Dobkowski. Zupełnie e, odmienna twórczość. Malarz, rysownik, E, urodzony w 1942 roku w Łomży, ale również on skończył najpierw liceum plastyczne w Warszawie, a w 1962 roku rozpoczął studia na wydziele malarskim Akademii Sztuk Pięknych w Stolicy, ucząc się m.in. u profesora Jana Cybisa, u którego przygotował dyplom. Od 1965 roku Dobkowski malował obrazy o gładkich, lśniących powierzchniach. Przedstawiające płasko kładzione i sylwetowo traktowane plamy barwne o kształtach ludzi i przedmiotów. To syntetyczne podejście do tworzywa płynęło także na bardzo ograniczoną paletę barwą, barwną, gdzie składała się ona tak w, do, sprowadzała się ona do kilku kolorów nakładanych jednolicie, bez różnicowania tonacji. Jak sam mówił, nie zamierzał zgipsieć. I przedstawi własną propozycję języka malarskiego. Jego płaszczyznowe obrazy bardzo silnie nawiązywały do estetyki pop-artu. Tuż z późniejszego okresu praca Krezus, która przedstawia zadowolonego z siebie i, myślę, i życiowo, i artystycznie wielkiego geniusza XX wieku, Pablo Picassa. Ale Dobkowski że nam w większości znany jest właśnie z takich, z takich prac. Dużą rolę odgrywało Dobkowskiego kreska, niezwykle precyzyjna i czysta, która zdominuje także jego rysunek. Pojawia, który jest bardzo ważny od samego początku jego artystycznej działalności. Na czwartym roku artysta zapoznaje się i zaprzyjaźnia z Jerzym Zielińskim jurym i Również z tego artystę zachęca, żeby buntował się przeciwko profesorowi Cybisowi. Stworzyli zupełnie inny sposób narracji artystycznej, postrzegania malarstwa i stworzyli coś takiego jak grupę neo-neo-neo. Bynajmniej nie chodziło, że byli nowi, nowocześni, ale rzeczywiście chodziło o mocne. Bycie w kontrze do Akademii Sztuk Pięknych, do Macierzystej Akademii, a zwłaszcza do tradycji, jaką propagował cały czas Jan Cybis, profesor. Krótko mówiąc, panowie się dość szybko pożegnali, nie wiedzieć czemu, ale. Dobkowski pojawia się na naszej słynnej wystawie. Kolejną pracą, którą chciałam pokazać też w naszej kolekcji, to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne dla tego malarza. Na zielonych tłach, w jego pewnym momencie, w latach 70. pojawiały się w różnych sytuacjach czerwone sylwety, męskich i kobiecych postaci. To ostatnie, najczęściej obójnych kształtach. Karykaturalnie rozrośniętych. Kobiety o wielu piersiach, kobiety o formach jabłek czy gruszek, miały na sobie ogromny, potężny ładunek erotyzmu i zmysłowości. Niektóre formy na obrazach Dobkowskiego przemieniały się płynnie, płynnie w inne. Pierści kobiece stawały się dorodnym jabłkiem, serce plemnikiem, a kręgosłup i żebra organiczną, jakąś wiotką strukturą. Zieleń sugerowała naturę, żywiołową, witalność, życie, energię. Obrazy te stały się punktem wyjścia do wielu działań przestrzennych i następnych serii obrazów. Podczas pobytu artysty w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku związanego ze stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, Dobkowski wystawił Figury wycięte z kolorowych płyt plexiglasu. To chciałam pokazać. To między innymi o takie właśnie dzieła, prace chodzi. Był to jego kolejny eksperyment budowania formy w przestrzeni, tym razem z innego tworzywa i z wykorzystaniem innej kolorystyki, bardziej syntetycznej. Artysta już nie powrócił wówczas do tych kompozycji. Y, które były dla niego charakterystyczne, rzeczywiście poszedł dalej. Jak sam cytuję siebie, w linearizmie żyję, wokół siebie widzę wielką sieć, w niej tkwiem. To, co rzeczywiste poprzez fakt, że jest złożone z linii, staje się abstrakcyjne. Linia jest najważniejsza. Linia to myśl. Jeszcze kolejna praca, już zupełnie inna. i y, Przyznam szczerze, że e, gdyby nie podpis, to chyba sama bym nie zgadła, że, że to jest Jan Dobkowski z Mora. Zupełnie abstrakcyjna, e, nieoczywista, szalenie aluzyjna praca. Kolejnym artystą, mm, chyba najbardziej charakterystycznym i znakomicie reprezentowanym e, przez swoją twórczość z naszej kolekty, jest Łukasz Korolkiewicz. Urodzony w Warszawie w 1948 roku, pochodził z artystycznej rodziny. Jego ojcem był malarz Józef Korolkiewicz, m.in. portrecista, pejzażysta czy twórca scen rodzajowych. Artysta Łukasz Korolkiewicz, wychodząc od doświadczenia nowej figuracji i fotorealizmu, stworzył własną formułę malarstwa, które można określić mianem, jak piszą badacze, neomodernistycznego. Studiował w latach 65-71 XX wieku, również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał profesora Stefana Gierowskiego. W 1980 roku rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. Jego debiut artystyczny nie zapowiadał fascynację fotografią, właśnie fotorealizmem. Jego koleżanka, i przyjaciółka Ewa Kuryluk rozpoznawała w tych początkach jego twórczości Fascynację bardziej surrealizmem, w typie Roberto Maty czy figuracją François Bacon'a. Siłę zagotkowej ekspresji w tych kompozycjach podkreślały ich wielkie rozmiary. Kluczowe znaczenie dla tego artysty miał kontakt z hiperrealizmem, między innymi poznanie malarstwa Davida Hockney'a. Nigdy jednak nie stał się ortodoksyjnym wyznawcą tego kierunku. To jest nie wartości pikturalnych obrazu, a wręcz mocno je, z czasem coraz bardziej mocno podkreślał. Możliwość wykorzystania fotografii w warsztacie malarza zafascynowała go jednak na tyle, że zaczął używać aparatu fotograficznego jako notatnika, który zawsze pozwala na szybko, wierniej niż ołówek, zanotować, zapamiętać, utrwalić wygląd świata. Zawsze przy tym chętnie wykonywał przeźrocza, a nie odbitki na papierze. Przede wszystkim ze względu że, względu na to, że mógł je w pracowni rzutować na płótno i uwrzut traktować jako podstawę kompozycji malarskiej. Bardziej jednak, niż sam wygląd postaci ludzkiej, przedmiotu, rośliny, interesowała go i interesuje nadal atmosfera przedstawionego świata. Proszę Państwa, mała dygresja. Wspomniałam przed chwilą, że miałam okazję współpracować z Ewą Kuryluk w 2016 roku podczas przygotowania monograficznej wystawy tej artystki dedykowanej jej twórczości tylko i wyłącznie malarskiej. Jako wyimek na tej wystawie zawiesiłam obraz Łukasza Korolkiewicza, który zresztą Ewę Kuryluk pokazał. Wśród autoportretów artystki, bo to, było, to dominowało w jej twórczości, pojawił się portret namalowany przez przyjaciela ze śmietanki, bardzo sentymentalny. I też ta praca powstała zrobiona, to o czym teraz mówię, ze zdjęcia, ze slajdu. I o tym chwilę też chciałam powiedzieć o tej niesamowitej wrażliwości i umiejętności wytworzenia nastroju. Tym, co cechuje większość kompozycji Łukasza Korolkiewicza, to zawieszenie, to wrażenie, to stworzenie nastroju, to rzeczywiście zanurzenie i zatrzymanie czasu, jakby stworzenie atmosfery, która jest jakby poza czasem. Fotografia przybliżyła Korolkiewicza do otaczającego świata, skłoniła do skupienia się na tym, co dobrze znane. Ten świat od połowy lat 70. obserwuje z konsekwencją pieczołowitą niezmiernie. W efekcie właśnie wówczas pojawiają się jego, w, jego sztuce, w jego sztuce elementy w pełni czytelne, w pełni. Figuratywne. Określiły one przynależność tego malarstwa ostatecznie nie do hiperrealizmu, od którego wydaje się wychodzi, lecz do obszaru zjawiska o łagodniejszych granicach, czyli po prostu do nowej figuracji. Stosując rozwiązania typowe dla malarstwa tego nurtu, artysta stworzył szereg kompozycji z postaciami kreślonymi sylwetowo, charakterystycznymi plamami barwnymi. W odróżnieniu od dominującego w polskiej nowej figuracji egzystencjalnego napięcia i właściwego jej tonu społecznego zaangażowania, Korolkiewicz skłania się ku dystansowi, chociaż nie stroni od tematów rodzajowych. Czasem sarkastycznych. Praca pod tytułem Miłość z kolegą z grupy śmietanki, z Andrzejem Bielawskim, zanurzeni w soczystej zieleni, dwaj przyjaciele. Akcentował jednak, akcentował jednak tyleż nostalgiczną aurem, co ironiczno groteskową ekspresję przedstawień która w połączeniu z nutą stwarzała niecodzienny nastrój, odkrywała niejako drugą warstwę, sekretną podszewkę rzeczywistości, nadającej ostatni, magiczny, czasem głęboki, czy można było wrócić, niepokojący wymiar. Te zabiegi doskonale demistyfikowały fotograficzny obiektywizm mechanicznego zapisu, wydobywały sztuczność fotografii. Po prostu nie można było pokazać całości, trzeba było skupić się na jednym fragmencie. Eksponowały niezwykłą zdolność fotograficznego medium do łudzenia oka. Pozwoliły też Korolkiewiczowi w e, bardzo sp sposób malarski pokazywać czasami najdrobniejsze szczegóły. I chociaż z końcem lat 70. zaczął stosować coraz bardziej realistyczne środki ekspresji, coraz bardziej też eksponował rolę fotografii w swojej twórczości. Język ten nie ulegał widocznym przemianom. Przeobrażeniu została poddana jedynie tonacja barwna. Początkowo subtelniejsza, stonowana, przymglona, zszarzała. Później intensywniejsza, ostrzejsza. Bardziej zróżnicowana. Ten obraz na chwilę zatrzymam, bo będą go Państwo mogli odnaleźć w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, w sali dedykowanej malarstwu powojennemu. Będzie ten obraz wzestawiony z jeszcze trzema innymi, ale to już zachęcam, żeby mu sobie zobaczyć ten, ten wybór, to spotkanie zasugerowałam wcześniej w wcześniejszych pracach, że to zaangażowanie artystów i to odnoszenie się do społecznego wymiaru w jakim Polska się Polacy znajdowali, rzeczywiście dość sporo obrazów Łukasz Korolkiewicz dedykował temu niezwykle trudnemu i ważnemu momentowi w naszej historii, motywów krzyży Mamy sporo w naszej kolekcji, ale w ogóle w twórczości artystów tamtych lat odnajdujemy takich krzyży. Artysta namalował kilka w naszej kolekcji. Jest między innymi ta przejmująca praca, szalenie barwna w kontekście tego szaro-białego tła zimowej aury. Za chwilę pokażę jeszcze jeden, ale tu jeszcze chciałam Państwu zwrócić uwagę. Na kolejny skrót fotograficzny wyimek rzeczywistości, podwórka. E, nie mogę powiedzieć, że są jednym z ulubionych, jednym z ulubionych tematów tego artysty, ale zajmuje e, jego malarstwo sporo przestrzeni dedykowane tej właśnie tematyce. Tu z pomiędzy rusztowań, ewidentnie z balkonu, z podwórka kamienicy, artysta dostrzegł Maryję. Piękną, jako jedyny akcent w tej szarości rozmytej pojawia się jej figurka. To jest kolejny krzyż. Dwie prace, które będę jeszcze Państwu pokazywać, to są prace, które niedawno muzeum pozyskało do swojej kolekcji. Te prace też Państwo będą mogli zobaczyć w galerii, trochę w innym miejscu, trochę w innym kontekście, ale myślę, że też bardzo ciekawym. Szósta nad ranem. Niemalże monochromatyczna praca, mm, pozbawiona jakichś mocnych akcentów kolorystycznych, bardzo wyciszona, kameralna i subtelna. I ta nastrojowość, która tutaj wydaje się wygrywać całą kompozycję, i gdzieś y, można dostrzec skrót krzyża złożonego z, z liści, z fragmentów jakichś y, iglastych drzew. A to fragmencik, podwórko, bodajże na ulicy Brzeskiej na Warszawskiej Pradze. Pozwoliłam sobie wyciąć fragment, a tu w szerszym kontekście. Zwróciłam uwagę w tej pracy na, na jedną rzecz, chociaż jest niezwykle ciekawa i można sobie w nią się patrywać, nie chcę powiedzieć, że godzinami, ale bardzo długo, do czego zachęcam, kiedy Państwo zechcą odwiedzić naszą galerię. Bo ten to brudne, zszarzałe, zniszczone, mocno zaniedbane podwórko, gdzie z jednej strony widzimy kontenery e, na śmieci, jakiś rower, wózek. Ten wózek pewnie służy jakiejś osobie, która robi obchód po dzielnicy, zbierając stare puszki czy szkła, odrapane mury i wybielony fragment ściany, wybielony. Zadbano, żeby był w miarę czysty, na tyle się dało, i zawieszona kapliczka e, ze świeżymi kwiatami. Ktoś o to dba. Ktoś bardzo pilnuje, żeby w tej szarzyźnie i szarej rzeczywistości, szeroko pojętej, e, było ładnie, było pięknie, było ukwiecone. I to jest jedyny akcent, pominąwszy tą niewinność e, w postaci tej małej dziewczynki. Skakanką. Niezwykle piękna praca. Nie, pozwolą Państwo na subiektywną ocenę, że jedna, jedna z piękniejszych z tej kolekcji prac Łukasza Korolkiewicza, jaką Muzeum Narodowe posiada. Ale zmieniamy temat i dochodzimy do ostatniej członkini elitarnej grupy. E, śmietanka Ewy Kurlu, postaci niezwykłej, czego jako kurator jej wystawy doświadczyłam osobiście, więc wiem o czym mówię. Historyk sztuki, bo ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki. Malarka, rysowniczka, autorka instalacji plastycznych, eseistka i pisarka. Urodzona tu w Krakowie w 1946 roku. Zajmuje się malarstwem i estetyką poświęconą przede wszystkim. Chociaż nie wyłącznie sztuce, jest również autorką kilku tomów różnych form prozy artystycznej. Studia ukończyła na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 70. Należała do grona inicjatorów Ruchu o Poprawę, skupiającą również jej rówieśników, kolegów, absolwentów Akademii Warszawskiej. Po raz pierwszy ten ruch zaistniał w Galerii Studio w 74 roku. Jak sama wspomina, bardzo wcześnie jakby ukształtowało się jej myślenie o sztuce dzięki wieloletniemu pobytowi we Wiedniu. Była tam z podów rodzinnych. Jej ojciec był ambasadorem w Austrii, gdzie ukończyła gimnazję i poznała austriacką kulturę przełomu XIX i XX wieku, co zaowocowało jej pierwszą książką pod tytułem Wiedeńska Apokalipsa. która została wydana w 1974 roku. We wczesnych pracach artystka wykorzystywała tak zwane tematy z życia, motywy, jak sama nazywa, z życia wzięte. I rozwiązania stylistyczne, jakie wtedy zastosowała, to po prostu, jak Państwo mogą zobaczyć na chociażby tym slajdzie, płasko położony, dość ostry kolor, który nie przenikał się, tylko był bardzo mocno zamknięty w linii. Ostatecznemu e, jednak sama zaczęła się fascynować w pewnym momencie i nową figuracją, i hiperrealizmem, e, a hiperrealizmowi, nowemu realizmowi poświęciła swoją kolejną książkę wydaną w 1979 roku. Pozostało jednak przez całe swoje malarskie życie artystyczne wierna sztuce figuratywnej. Sama mówi, że ma do niej po prostu namiętność. Od, od początku widoczną cechą jej twórczości był nieskrywany autobiografizm. Bohaterką obrazów najchętniej nadawała rysy własnej twarzy i ciałom kontury własnego ciała. W ten sposób podkreślała wagę osobistego wyznania w sztuce. Tak sama pisała: Moje własne utopie artystyczne wywodzą się z irracjonalnego przeświadczenia. Że sztuka powinna być unikatową odbitką jednostkowego losu. Nie tyle tworzeniem, co utrwaleniem na czułej kliszy. Jarnistości skórka, gestu ręki, rytmu serca i własnego cienia w ostrym słońcu. Tę pracę, jedną z najbardziej znanych, Ewy, można zobaczyć również u nas w galerii. I tutaj jest reklamę i lokowanie produktów. Zapraszam. E, a to jest praca niezwykła. Artystka mm, dość szybko swoje życie, i prywatne, i artystyczne, związała e, z zagranicą. Bardzo długo żyła i tworzyła w, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. E, teraz mieszka i tworzy w, w Paryżu. Tak jak wspomniałam, w 2016 roku miała piękną wystawę u nas, ale niedawno zamknęła wystawę. Pięknych prac na materiale w Pawilonie Czterech Kopu w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Ale ta praca, którą Państwo mogą zobaczyć, kto się boi czerwonej myszy, jest ogromna, jest darem artystki dla Muzeum Narodowego w Krakowie po ostatniej wystawie, jest niezwykła. Jest mysz i to można zabawić się, ile razy występuje. Jest ironiczna, jest groteskowa, jest prześmiewcza, jest z wczesnego okresu. Jest rzeczywiście, pozwolę sobie pokazać dwa fragmenty. Ktoś kiedyś zapytał Ewy, czy, czy to jest, ta czerwona mysz jest polityczna? Czy, czy to jest? Odnoszenie się do komunizmu, z czym jak można to powiązać? Jest naturalna potrzeba interpretowania. Ona tak tego nie, nie nazywała i tak nie chciała komentować, niemniej jednak, sama była bardzo ciekawa tych interpretacji i wieloznaczności, które na tym obrazie się pojawiają, tych prozaicznych czynności życiowych. W którym oddają się poszczególne postaci, tam umieszczone i ta wszędobylska mysz, która pojawia się w różnych momentach i zakłóca nudę i prozaiczność e, rzeczy, które się dokonują, odbywają e, na tym obrazie w jego rzeczywistości. E, kolejna praca. E, która składa się z wyklejanych fragmentów gazet, które złożyły się na postać Gullivera. Jest to rodzaj kolażu, który nakle artystka nakleiła na, na płótno. E I praca też jedna z ciekawszych, jaką mamy w naszej kolekcji Ewy Koryluk cień grającej, gdzie te ten, ten samochód, który można zobaczyć, czy ta podskakująca e, dziewczynka, jest również, zostały również e, naklejone na, na płótno. No i apostacią oczywiście jest sama Ewa. W końcu lat 70. artystka przestała uprawiać malarstwo sztalugowe i zaczęła rysować niezwykle precyzyjnie. Ostre obrysy wizerunków najczęściej nagich postaci kobiecych czy męskich, na kawałkach białej bawełny lub jedwabiu, luźnych, miękkich, dających się swobodnie kształtować w dobrowolnej przestrzeni galerii. I te prace, właśnie tak, tak tworzone, można było zobaczyć na wspomnianej przeze mnie wystawie w Pawilonie Czterech Kopuł. Te delikatne, tekstylne woale, całuny. Czy wręcz obdarte z człowieka skóry, rozkładane na krzesłach, czy rozwieszane na ścianach, czy układane na podłodze, czy rozpinane pomiędzy drzewami, aranżowane jako intymne sytuacje między dwojgiem ludzi, stworzyły nowy kontekst dla jej twórczości. To ja wrócę do naszych bohaterów, bo będę. Mało kończyć, ale chciałam podsumować to, czym była ta śmietanka, i co artyści mieli na myśli. Grupa młodych, jak Państwo widzą, uśmiechniętych, zadowolonych z siebie, e, artystów, sztukę śmietanki, jak pisał jeden z krytyków, cechowały elementy prowokacji estetycznej i obyczajowej, silnie podkreślany indywidualizm. A nawet swoisty egotyzm czy wręcz narcyzm, mógł, co mogłoby wydawać się drażniące, gdyby nie świeżość spojrzenia, poczucie formy, a także po prostu poczucie humorów artystów. Ich krytyczny stosunek do rzeczywistości objawiał się nie wprost, ale poprzez ukazanie jej w ironicznym cudzysłowie bądź ostentacyjne odwracanie się do tej rzeczywistości po prostu. Plecami. Była to postawa arebur na opak w stosunku do wizji prężnego pokolenia, pokolenia przecież, które miało budować nową Polskę powojenną. Artyści prezentowali filozofię ekskapizmu, ucieczkę w stronę groteski i, li, i, i lirycznego absurdu, wyimaginowanego Wyimaginowane egzotyki, erotyki czy piękno duchowego gestu, co składało się na ekscytujący klimat śmietanki. Dlaczego zrobili się w pewnym momencie modni, ciekawi yy, i zauważeni przez krytykę i przez odbiorców? Surrealny teatrzyk Bieńkowskiego z jego zwierzęco człowieko upiorami panbiologiczny świat erotyków Dobkowskiego rysowanych secesyjną linią, a także przestrzenie niedyskretne, gabloty Bielaskiego, a w tych gablotach można było znaleźć i zużyte zapałki, i prezerwatywy, śmieci, liście i strzępki futra, które tworzyły bardzo elegancką, wysmakowaną, martwą naturę. Ale był też bardzo dyskretny, emanujący spokojem, tajemniczą aurą Świat obrazów Korolkiewicza. Niektórzy nazywali to lirycznym, dekadenckim wpływem. Korzystającego dość śmiało jednak z przymrużeniem oka, oczywiście, estetyki kiczu. No i wreszcie ta czerwona nić, ta nić autobiograficzna, bardzo silnie eksplonowana przez autoportrety Ewy Kuryluk. Taka to była śmietanka, prześmiewcza. Ironiczna, stojąca w kontrze do rzeczywistości trudnej, znojnej, smutnej lat 70. Ale to jest opowieść o wówczas bardzo młodych e, ludzi, którzy posługiwali się autoironią, humorem i dowcipem, aby móc w jakiś dla siebie ważny sposób opowiedzieć i skomentować rzeczywistość, w jakim przyszło im tworzyć, realizować swoje. Młodzieńcze wówczas ambicje. Dziękuję. Zapraszam do galerii, do odkrywania śmietanki również na ścianach naszej prezentacji stałej. Nie tak szybko, jeszcze pytanie. Pytanie dotyczy obrazu cień, ale też w ogóle obrazów yy, śmietanki. W jaki sposób obrazy trafiły do Muzeum Narodowego w Krakowie? Ach, to jest dobre pytanie. W tle jest cień. Praca, która mnie rzeczywiście bardzo przejęła, bo ten krzyż jest nieoczywisty, bo to również może być właśnie cień okna. Prace, kilka prac, yy, które pozyskaliśmy, na przykład ostatnia wspomniana, czyli yy, chodzi o Czerwona Mesz to dar samej artystki, takich darów mamy kilka, ale chociażby cień czy prace Korolkiewicza, są to po prostu zakupy. Dwie prace artysty mamy... Zakupione niedawno, bo podaję, że kilka lat temu, że Państwu nie kłamać, e, podaję, że 4 lata temu, ale większość w latach 80. były to po prostu e, zakupy poprzednich moich kolegów i dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, ale głównie to były e, często bezpośrednio od samych artystów. Po wystawach, e, nie chcę mówić, że brało się pieniądze i się szło, ale rzeczywiście e, Mamy bardzo piękną i bardzo bogatą kolekcję sztuki lat 70. i 80. bardzo mocno jakby dokumentującą rzeczywistość tamtych czasów. Okej, okay, dziękuję za odpowiedź, dziękujemy za wywiad, pozdrawiamy. Dziękuję pięknie, zapraszam serdecznie do Galerii Sztuki Polskiej XX, XXI wieku, żeby zobaczyć to, czego jeszcze państwo nie mieli okazji zobaczyć ciekawych artystów i niezwykłe malarstwo i nie tylko.